mogę stanąć w tym uroczym mieście i spotkać się z tą cząstką tego miasta i okolic, która w opinii organizatorów cieszy się sławą ludzi miłych, grzecznych, sympatycznych, delikatnych, wrażliwych, nieśmiałych i ambitnych intelektualnie. Jeżeli ktoś wytrwał do końca, to myślę, że większość przynajmniej z tych cech ma. Pochodzę z Węgrowa, nieduża miejscowość 80 km na wschód od Warszawy, studiowałem teologię w Siercach, a od wielu lat zajmuję się problemem zagrożeń wiary katolickiej ze strony sekt, błędnych duchowości, psychomanipulacji, różnych subkultur, różnych trendów, które się pojawiają dla dzieci, młodzieży, dorosłych i tym podobnie. Dziś, korzystając z tego życzliwego zaproszenia, korzystając z wysiłku, który od kilku miesięcy tu w Grudziądzu podejmowało wiele osób, by to spotkanie mogło się odbyć, dzięki wsparciu też wielu życzliwych podmiotów, korzystając z Państwa tutaj obecności, kilka słów na zakończenie o tych różnych zagrożeniach. Jako że, kochani, religia katolicka jest jedyną na świecie religią naukową, co jest odkrycie profesora Feliksa Konecznego, naukową to znaczy między innymi to, że każe stosować rozum i metodologię. Jako że to jest trudne, bo łatwiej dupinkę posadzić w fotelu, zapuścić M jak miłość, B jak wrogość, Ligę Mistrzów i wszystko inne, gdzie można mózg spokojnie wyłączyć i tylko na emocjach działać. Łatwiej, co niestety jest domeną również środowisk katolickich, które dezerterują z pewnego dyskursu i wysiłku intelektualnego, co się fatalnie dla tych środowisk kończy, ich działania. Wielu na przykład przychodzą do serii, bo idą w emocje, w uczucia, gitareczka, świeczuśka, plum, 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 jest fajnie, pan Jezusek mnie kocha, chłopczyki, dziewczynki, przygaszone światełeczko i tak dalej, fajnie. No fajnie, tylko że ci ludzie nie są w stanie dyskutować ze współczesnym światem, który stawia zarzuty. Jak Świadkowie Jehowy, zielonoświątkowcy, ateiści, wolnomyśliciele, średniomyśliciele, szybkomyśliciele, półmyśliciele, ci, którzy palą psy, palą chomiki, palą koty, no nie wiem, co kto pali i tak dalej. Niemniej jednak oni wychodzą z pewnym zarzutem. A nasi wtedy maślane oczy tylko robią i tak dalej, i tak dalej. Bo emocjami już się tam nie pofika. Trzeba mieć konkretne argumenty za prawdziwością wiary katolickiej. Kościół te argumenty ma. To czy my je chcemy poznawać? Tu potrzebny jest wysiłek. Fides et ratio. Wiara i rozum to dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się do odkrywania, kontemplowania prawdy. I wiary nie należy zaśmiecać, i intelektu, rozumu, który jest Bożym darem, wyróżnia nas ze świata roślin, zwierząt, nie należy zaśmiecać. I wiarę trzeba rozbudowywać, rozwijać, pogłębiać z dobrych źródeł, a nie ze skażonych. I rozum jest po to, żeby dać nam obiektywną prawdę, żeby nas ostrzegać, które źródła są skażone. Mając informacje z Bożego objawienia, mając informacje z doświadczenia wielu ludzi, którzy na wielu rzeczach się sparzyli. I dziś w dzisiejszym sympozjum bardzo mocno wybrzmiał ten podstawowy element zagrożeń duchowych w magii, w wróżbiarstwie, w energoterapii, jądze reinkarnacji, dziwnych jakichś medytacjach, świecie, który obiecuje błyskotki, zdaje się być okraszony nauką, czymś fajnym, jakaś dziwna orientalna duchowość, który prowadzi na tragiczne manowce. I ten aspekt bardzo dobrze wybrzmiał, dlatego ja skupię się na tym aspekcie racjo, logiki, by pokazać, jak również od strony czysto naukowej te rzeczy są dla człowieka, który ma jakąś uczciwość intelektualną, nie do przyjęcia, do odrzucenia. Moi drodzy, kilka takich elementów. No już nie będę patroszył moich ulubieńców, czyli Świadków Jehowy, z nimi najdłużej się spotykam, już ponad 20 lat dyskutuję, choć już mnie czeka bezrobocie, bo gdzieś się nie pojawię, to już zaczynają mnie znać w Polsce. Jedno spotkanie czasem z zaskoczenia z partyzantem, jak skoczę się nie kapną, ale już na drugi dzień w całej miejscowości nie chcą ze mną rozmawiać. No nie mogę na siłę chodzić z butami, ubolewam nad tym, moi kochani. Ale pewne rzeczy, doświadczenia to na moich stronach są rzucone, kogo będzie ten temat interesował, albo ma z tym problem, bo nachodzą, bo ktoś z bliskich odszedł, tam recepty znajdzie. Skupię się na tych po prostu hochsztaplerach, oszukańcach, naciągaczach i tym podobnie, bo w większości to za tym stoi. Weźmy najpierw na warsztat, moi drodzy, horoskop.
horoskopy. Temu się sprawdza, temu się nie sprawdza, temu się sprawdza. To prawda, panowie chłopaczyska są mniej na to podatni, dziewuchy bardziej, chłopaczyska z kolei bardziej wchodzą w te głupawki, będziecie ślinił przy tym joysticku, barabanił w tę klawiaturę, w te diabły wchodził 7 godzin, Coca-Colę popijał, chipsy jadł, beknie, żaś się firanka poruszy, naje się tej chemii, naje, potem chodzi takie skrzywione, ślepawe, prawda, albo się roztyje, bo tu się naje do tych różnych, prawda, i tym podobnie. Ale dziewczyny bardziej w te horoskopy, w gry komputerowe może mieć. Takie, prawda, Hany Montany, inne intelektualne przygody w takiej jednej ze szkół. No i widzę zbiegowisko pod ścianą. Nie ukrywam, głównie dziewczyniny właśnie. Jakaś zażarta dyskusja, polemika, z zaciekawieniem podchodzę. O czym to tak z zainteresowaniem rozmawiają? Patrzę, w dłoniach trzymają najinteligentniejsze czasopismo świata. Brawo Gila, Grilla, popcorna czy inną kukurydzę, moi drodzy. No, moje pierwsze razy to na dzień dobry oczywiście przeczytałem. Pierwszy raz, a dla tych czytelników pierwszy raz to już jest prehistoria i tak dalej. To cały świat łajdactwa tam jest promowany. Ale patrzę, rozkładówka taka, czerwona czcionka, duży tytuł, horoskop miłosny. Horoskop miłosny, jedna dziewucha pyta drugiej dziewuchy, ty słuchaj, co ci wyszło z horoskopu? No wiesz, mi wyszło, że muszę mieć chłopaka barana. No i szuka tego baraniątka i potem całe życie się morduje, bo dla panny to najlepszy byk, baran czy jakiś inny wałkoń, bo taki z horoskopu wyszło. Kochani, no po to Pan dał nam rozum, że ja tego rozumu używam. Ale nie sztuka wyśmiać, kochani, nie sztuka zdeprecjonować coś. Sztuka podać argumenty za to, że to jest, kwalifikuje się do odrzucenia. Więc ja badałem horoskopy na kilku płaszczyznach, religijnej, naukowej, logicznej, metodologicznej. Na wszystkich zostały skompromitowane. Ja o wszystkich płaszczyznach mówił nie będę, bo mi tu pośniecie, wywiniecie orła i zobaczycie jego cień. A nie jest w moim interesie, żebyście posinieczeni wrócili do domu. Więc tylko o dwóch płaszczyznach, religijnej i naukowej. Kogo to interesuje, w tej mojej książeczce Magia, wróżby, opętanie sobie to doczyta. Otóż płaszczyzna religijna nie odwołuje się do religii pogańskich, starożytnych, tylko mówię o religii objawionej, o katolicyzmie. W tym wypadku można powiedzieć chrześcijaństwo, to jest wspólny mianownik, jest jednoznaczna. Albo wierzę, że Bóg jest twórcą świata, mało. Nieustannie każdej mikrosekundy podtrzymuje go w istnieniu, mało. Z tym Panem Bogiem mogę i powinienem współpracować, otwierając się chociażby na Jego łaskę. Panie Boże, jaka Twoja jest wola, co mam w życiu robić i tak dalej, by zbliżać się do nieba. I to, co mnie będzie czekało w przyszłym dniu, czy za 30 lat, zależy od tej mojej współpracy z Panem Bogiem. Również krzyże doświadczenia, bo od czasów Chrystusa wiemy, że one mogą mieć ogromną moc zasługującą, oczyszczającą, przybliżającą mnie do zbawienia, wypraszającą mi czy innym wiele łask. Albo wierzę, bo to też jest forma duchowości wiary obłędnej, że moja przyszłość, szczęście i nieszczęście, nie zależy od żadnego Pana Boga. Nawet nie bardzo zależy ode mnie, tylko zależy od tego, jakie planety, pod jakimi kątami, na tle jakich gwiazdozbiorów o tej godzinie, na tej szerokości geograficznej, gdzie się rodziłem, czy rodziłam, się ułożyły i ten układ determinuje, wyznacza moje szczęście czy nieszczęście. W wersji takiej innej tysiące różnych zabobonów, kominiarz, guzi, czarny koło, piątek 13 i tak dalej, i tak dalej. Formy, brzmienie są różne, istota jest jedna. Wiara w takie rzeczy jest ubliżaniem Panu Bogu i jest kpiną z prawdziwego Boga. Dlaczego tak mocna kwalifikacja? To już padało tutaj. To jest grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu Bożemu, a to jest w Starym Testamencie kategoria najcięższych grzechów. Ukamienowanie albo wykluczenie w narodzie wybranym groziło za takie rzeczy. Bo moi drodzy, właśnie to, co powiedziałem. Magia powoduje to, że ja tak naprawdę jestem Bogiem. Ja jestem postawiony w miejsce Boga Wszechmogącego. W Potędze Podświadomości, w książce Sztandarzy New Age'owej literatury Murphy'ego przeczytacie, że ludzka świadomość jest wszechmocna. Możesz uzdrawiać, możesz planety, podróże astralne odbywać, możesz mieć wiedzę tajemną, oczywiście musisz to ćwiczyć, ezoteryka, wiedza tajemna, joga, astrologia i tak dalej, kabała, nie kabała, wchodzenie w to wszystko i tak naprawdę się potem okazuje, że nie ma żadnego Boga, ja mam cechy boskie, tylko żeby te cechy ujawnić, potrzebne są ćwiczenia, przeróżne techniki. My z religii objawionej wiemy, że my nigdy nie dorównamy Panu Bogu.
Ale my możemy otwierać się na Pana Boga. Katolicka duchowość to nie, że ja panuję nad bóstwem. To jest epoka dawna. Religia i magia. Tak mówiły. Tupniesz dwa razy, rytualny taniec, spadnie deszcz. Szaman, ktoś, kto miał tą wiedzę tajemną, na bóstwie mógł wymusić coś. Ale religia katolicka to jest epoka religii i nauki, a nie religii i magii. Ja się boję też w niektórych środowiskach katolickich, czy my czasem nie ulegamy pewnej łatwiźnie. Zrobię to i to, ogłoszę to i to, to Bóg zrobi to i to. No, wręcz nawet ma obowiązek to zrobić, no przecież ja to zrobiłem. A to jest bardzo wygodne, bo ja się zwalniam ze współpracy z Panem Bogiem. Ora et labora. Módl się i pracuj. A tak ja na Pana Boga wszystko sobie zwalę i już, prawda, tego. Maturzyści to mają dobrze opanowane. On nie wie, gdzie Kościół, nie wie tam, o której w niedzielę są msze święte w jego miejscowości, a jak przychodzi matura, to on na 7 mszach był. Zwykły dzień. A pójdę, kurde, i na 8, na 8, to większe prawdopodobieństwo, że znam. No przecież byłem. Przeżegnam się przed podróżą, policja mnie nie złapie. Magiczne myślenie, że ja będę, zaklinam, panuję nad bóstwem. Ja mogę, powinienem się modlić w różnych sytuacjach. Oddawać to Panu Bogu, ale wzór w Chrystusie. Ojcze, nie moja, ale Twoja wola. Niech się stanie. Mam po to rozum, żeby patrzeć. Cnota roztropności. Jak robić, co czytać, co nie czytać, z kim się spotkać, w co wchodzić, co praktykować, czego nie praktykować, żeby nie narażać się na problemy i duchowe, i fizyczne. Ale to, mówię, wymaga pewnego wysiłku, z którego dzisiejsze społeczeństwo łatwo się, również w dziedzinie religii, zwalnia. Ale, moi drodzy, wziąłem, no to jest płaszczyzna religijna. Horoskopy, zaobony. Biblia, katechizm Kościoła, jak słyszeliśmy, całkowicie przeciw. Natomiast ciekawe jest również płaszczyzna naukowa. Horoskopiki mówią, że planety, gwiazdeczki na nas wpływają. Jakie są najbliższe planety Ziemi? Jakie? Mars i Wenus. Jeżeli są po tej samej stronie orbity wokół słonecznej, w najlepszym wypadku są od nas odległe około 50 milionów kilometrów, bliziutko, nie ma o czym mówić. Ale najodleglejsze planety to jest odległość rzędu kilku miliardów kilometrów. Rodzi się pytanie, jak planetka odległa o kilka miliardów od szpitala, gdzie ja się rodziłem, może wpływać na to, że mnie spotka to i to, bo ona tu, a nie tu na niebie była w momencie mego urodzenia widziana. A jeżeli poród trwa 12 czy 16 godzin, to się liczy układ planet od początku porodu, w środku porodu, czy od przecięcia pępowiny? Jaka jest metodologia, metoda dochodzenia do prawy? A jak to sobie uważa? I tak dalej. Tam jest wolna Amerykanka i tym podobnie. No, to jest intelektualna kompromitacja. Moi drodzy, dane. Kilka miliardów kilometrów w skali kosmosu to jest jeszcze odległość żadna. Problem zaczyna się z gwiazdeczkami. Pomijam najbliższą gwiazdę Ziemi, czyli Słońce, około 150 milionów kilometrów. Poza Słońcem najbliższy układ Ziemi, układ Proximy Centauri, jest od nas odległy około 4,3 lat świetlnych. Na Państwa to nie robi wrażenia. Oczywiście, no, 4 latka, ktoś mówi, Panie kochany, mi 44 zleciało, 6 w gimnazjum, w podstawówce zleciało, 3 w gimnazjum, za chwilę matura, tam 4 latka, świetne, co to za odległość. To jest oczywiście taka odległość, jaką promień świetny przebiega w próżni w ciągu ponad 4 lat, a jak pamiętamy z fizyki, w ciągu jednej sekundy przebiega odległość ilu? 300 tysięcy czego? Kilometrów. Precyzyjnie mówiąc, prawie 300 tysięcy. Dla naszych rozważań przyjmiemy tą wersję zaokrągloną, 300 tysięcy kilometrów. Kochani, i teraz na sekundkę proszę absolutne skupienie. Przerywamy pisanie MMS-ów, SMS-ów i różnych takich bajerów, frajerów, bo wkraczamy w rzecz szalenie trudną, w matematykę wyższą, czyli w dodawanie. No nie ha, 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 bo byłem w dwóch szkołach średnich 3 dni temu w Olkuszu i wszystkie się poślizgnęły, łącznie z elitarnym ogólniakiem, żeby mi wstyd w powiat nie poszedł. Uwaga. Powiedzieliśmy, że w ciągu sekundy promień świetny przebiega odległość 300 tysięcy kilometrów. To w ciągu 2 sekund ile? Bardzo dobrze. W ciągu 3? Cudownie. W ciągu 4? Ile? W ciągu 4? Nerwicy dostanę za chwilę. Tam ktoś dobrze mówi. 1 200 000 do 900 tysięcy kilometrów. Jak się doda jeszcze 300 tysięcy, to nie wychodzi 12 tysięcy, czy nie wiem, czy nawet 200 tysięcy, tylko 1 200 000 w Grudziądzu też tak powinno wychodzić.
Kochani, wy się weźcie troszeczkę za matematykę, a nie tylko Campia Dolor, ona i on, niebo i grom, jak w porach roku Vivaldiego, szybta zachwytułych cierpienia, bo to z tego to nic nie będzie. Moi drodzy, w ciągu 4 sekund, proszę nie płakać, no, pracujemy nad tym towarzystwem, zaraz będzie lepiej, no. Kochani, w ciągu 4 sekund, 1 200 000 km, w ciągu 4 sekund, to w ciągu ponad 4 lat ile? Widzę, żeście się śmiechem poddali. I słusznie, nawet nie próbujcie sobie wyobrazić. Jeden rok świetnie jest to 9 bilionów 461 miliardów kilometrów razy 4,3 do najbliższej gwiazdeczki, to wam szybciutko wyjdzie, że jest do nich około 40 bilionów kilometrów, 40 tysięcy miliardów kilometrów do najbliższych gwiazdeczek. Pytanie, a horoskopy odwołują się do gwiazd 10, 100 i 1000 razy dalsze od układu Proximy Centauri. Pytam więc, jak gwiazdeczka odległa o 400 czy 4 tysiące bilionów kilometrów od szpitala, gdzie ja w okresie wczesnego Gierka się rodziłem, może wpływać na to, że w tym tygodniu z Krysią się pokłócę, z Marysią się pogodzę, od Wojtusia dostanę w buzie, bo tak mi z horoskopiku wyszło. Moi drodzy, to trzeba mieć pół mózgu amputowane, żeby w tej imbecylizmy wierzyć, a drugie pół, żeby za te bzdury ciężko zarabionymi pieniędzmi płacić. Mnóstwo ludzi płacą, może i wyście wysyłali te głupkowate SMS-y. Wyjdź naprzeciw tej przyszłości, co mówią gwiazdy? Wróżka Pelegrini nieprawda ci powie, tylko zadzwoń, wyślij SMS-a. Oczy, które widzą, przyszłość, ręce, które leczą, uszy, które skaczą, niedługo będą. I armia w ogłupionym, niestety muszę użyć tych brutalnych słów, społeczeństwie i społeczeństwa, u nas jest tragicznie, całe kanały telewizyjne to robią. No skoro się rozwijają, to znaczy ktoś dzwoni, ktoś ich utrzymuje, tych hochsztaplerów. We Włoszech jest jeszcze gorzej, miliardy euro się ocenia rynek tych różnych odpromienników, talizmanów, odczyniaczy i tym podobnie. Moi drodzy, ręce opadają, no ale jak się niszczy polską szkołę, jeśli chodzi o literaturę, metodologię, myślenie, uczenie samodzielnego, krytycznego myślenia ucznia i studenta, jak się propaguje coraz głupkowate programy, teleturnieje, kiki, śmiki, barwnie, kolorowo, latanie, fruwanie, wymiotowanie, bekanie, stawanie na głowę, wszystko może być, byleby tam nie było inspiracji ideowo-intelektualnych, no to moi drodzy, 10 lat, 20 lat i ludzie w największą głupotę uwierzą. W maju 2000, oczywiście proszę w nic nie wierzyć, co ja mówię. Bo ja widzę, że państwo już zaczynacie wierzyć mi na słowo i to jest intelektualnie fatalne. Dlaczego? Bo jesteście łatwym obiektem zmanipulowania. Przyszedł ktoś, bajerek, frajerek, spojrzenie w oczy, komplemencik, dykcja, aparycja, żebram, pierdardantą, a wy się już rozklejacie. Moi drodzy, to, że ktoś ładnie mówi wiarygodnie, nie znaczy, że we wszystkim mam rację. Proszę tutaj Nokia Connected People, Samsungi czy coś nagrywać, weryfikować, nawet z nutką zasilania, a my pokażemy, wygooglować, czy to, co ja mówię, ma pokrycia. Pokrycie w rzeczywistości. Dopiero jeżeli jest to prawda, przyjmować, nieść dalej i tym podobnie. Moi drodzy, w maju 2003 roku ukazał się 5. numer miesięcznika Wróżka, który chodzi za bardzo elitarny na polskim rynku wydawniczym, jeśli chodzi o tę ezoterykę. I tam na pierwszej stronie wewnętrznej okładki to też macie z podaniem źródeł oczywiście, żeby można sobie to sprawdzić w tej mojej książeczce. Na pierwszej wewnętrznej stronie okładki reklama. Pierwsze urządzonko 135 zł. Maszynka do spełniania życzeń. Myślę sobie, nie, no nikt w XXI wieku nie uwierzy, że za 135 zł można sobie kupić maszynkę do spełniania życzeń. Czytam opis z boku. Z tępą śmiertelną powagą producent zapewnia. Maszynka życzeń to urządzenie elektropsychotroniczne, rodzaj wzmacniacza myśli, który przy odrobinie koncentracji pozwoli ci spełnić twoje marzenia w dziedzinie uroku, zdrowia, cech charakteru, sylwetki, finansów itp. Kochani, po co się męczyć? Maszynka życzeń cię wyręczy. Kiedyś były dziwne złote rybki krnące z limitem do 3 życzeń, a tu bez żadnych limitów za 135 zł. Bajkowe życie. Ale teraz wyciągnijcie wniosek, żeby nie zatrzymać się tylko na przykładzie. Skoro opłaca się to reklamować, wydawać tysiące złotych na reklamę, no to w nadziei, że nie tylko ktoś w to uwierzy, ale jeszcze tak mocno w to uwierzy, że ciężko zarobionymi pieniędzmi za tę bzdurę zapłaci i będzie sąsiadom, sąsiadkom mówił, że to działa. Jesteśmy tym wszystkim zalewani. Media, portale internetowe, księgarnie, tandetą, pomijam już rzecz, podkreślam, podstawową, która tu wybrzmiała przez cały dzień, od strony duchowej, ale również tandetą strony intelektualnej. Moi drodzy,
Tu jeszcze trzeba wziąć na warsztat czołowego hochsztaplera lat 90. w Polsce, na którego państwo, niektórzy z was. 94 rok, wydanie. Ten uśmiech was zdradza, kochani. Wyście się już sami zlustrowali. Wziąłem to z biblioteczki moich znajomych, w moich rękach ta książka zrobi dobre wrażenie i dobrą robotę. Kochani, poziom absurdalności, jaki tu jest, nawet tak wygadanemu człowiekowi jak ja nie starcza słów, żeby to opisać. Jakiekolwiek próba opisania tego, to jest oskaleczenie tej absurdalności, więc ja obszernie zacytuję. Myślicie państwa pewnie jakieś książka, tam bajery, frajery, kogo mu uzdrowił, to rzeczywiście tysiące osób, których uzdrowił, wszystko anonimowe, czyli nie mogę tego sprawdzić, nie mogę tego zweryfikować, no to ja sobie też mogę napisać, że 7 milionów ludzi uzdrowiłem. Natomiast to nie jest zwykła książka, ponieważ w środku jest tu zdjęcie. Myślicie czarno-białe, zwykłe? Nie. Państwo nie wiecie, ale patrzycie na zdjęcie terapeutyczne, lecznicze, do którego tutaj na tej stronie jest instrukcja obsługi, której obszerne fragmenty zacytuję. Instrukcja do zdjęcia leczniczego. Na drugiej stronie okładki umieszczone jest moje specjalne zdjęcie, za pomocą którego możesz ty i twoja rodzina łączyć się ze mną codziennie o godzinie 20 i 22. Jeszcze chwilę czasu mamy, otrzymując przekaz energetyczny. 1. Pierwsza minuta. Rozkładamy lekko ręce, dłonie kierujemy do siebie, możesz odczuwać już tam nie. 2. minuta. Obie dłonie przybliżamy do siebie na odległość 2-3 cm, ale ich nie skłonamy. 3. Trzecia minuta. Kładziemy obie dłonie na klatce piersiowej, na głowie, na brzuchu, tam gdzie występuje dłoń. Dłonie nie mogą się stykać. Po cichu zapytam, tu nie precyzuje pan Zbysiu Nowak, czy ta metoda leczenia obejmuje też zmiany nowotworowe prostaty? Gdyby obejmowała, polecałbym zasłonić okno przed autoterapią, bo ktoś, kto idzie ulicą, nie do końca mógłby uwierzyć, że państwo z odległości 2-3 cm leczycie zmiany nowotworowe. Jeżeli u siebie, to u biedy, gorzej jeżeli u kogoś. Zresztą ludzie dzisiaj są mało wierni. Brawa spełniają podwójną dobrą rolę. Prelegent może szybko się napić wody, a państwo macie lepsze krążenie w dłoniach. Także to jest ważna rzecz. 4. Po upływie 3 minuty odrzucamy od siebie ręce i strzepujemy tak, jakbyśmy się czegoś pozbywali. Następnie dobrze jest się położyć na pół godziny, przykrywając kocem i kołdrą. I państwo myślicie, no to mamy szczyt absurdu. Nie, najlepsze przed państwem. To była rozgrzewka, wstęp. Dalej pan, autorzy tej książki wymieniają 10 okoliczności, które mogą towarzyszyć. Na co uważać? Mnie najbardziej zaciekawił, to opisuję w tej mojej książeczce Homeopatia, bioenergoterapia w oparach pseudonauki, punkt 9. To jest kwalifikacja do Nobla. Uwaga, panie, myślik, możliwość łatwego zajścia w ciążę. Kochani, to jest epokowe odkrycie. Europa wymiera. Arabi się rodzą. Polacy wymierają. Słowianie wymierają. Jakieś in vitro, nieskuteczne, pożerające miliardy złotych i tak dalej. To nie o to chodzi. Ręce z odległości 2-3 cm. Nie wiem, czy się mężowi ucieszą. No ale odkrycie Nowaka państwo przyznacie warte nominacji przynajmniej do Ig Nobel Prize. Jest co roku przyznawana taka nagroda, homopaci dwa razy już to otrzymali, czyli za największą bzdurę naukową roku. To Uniwersytet Howarda bodajże przyznaje. Kochani, się nie ma co śmiać, bo te książeczki rozchodziły się jak ciepłe bułeczki.